Zimno. Zimno. Zimno, 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 zimno. Co z ogrzewaniem? Znowu oglądają epokę lodowcową? I wyłączyli je dla zabaw, czy co? Co robisz? Wybieram się w podróż do Narni. I pomyślałam, że przez naszą lodówkę będzie szybciej. A co mogę tu robić? Próbujesz zakłócić warunki klimatyczne naszego środowiska, pomijając nasze potrzeby i życzenia. Żyjących tu ssaków z rodziny gominitów, z gromady małp, które tu żyją. Chyba ktoś musi spędzać mniej czasu z Julką. Czujesz, czujesz? Ja też nie. Nie wyczuwam w moim głosie ani krzty żartu. Ej! Nie ruszaj! A ty co, chcesz zostać bałwanem? Ogrzewanie ledwo co jest włączone. Daj mi chociaż włączyć ogrzewanie podłogowe. Nie jesteśmy w Mordorze, żeby pod naszymi stopami była lawa. A to dziwne, bo w sumie ty wyglądasz jak ork. Ludziska, napiszcie w komentarzach, lubicie bardziej ciepło czy zimno? Dajcie lajka, jeśli podoba wam się gra Ziemia to lawa. Nie zapomnijcie o sobie. Silne plecy, słaby umysł, ha? To twoja wina. Niby czemu? No bo temu. Argument nie do podważenia. Chociaż nie, kto złamał, ten niezwinny. Dlatego ja stąd idę, a ty to naprawiasz. Wyglądam ci na elektryka? Na Halka mi też nie wyglądasz, ale cię to nie powstrzymało przed zmiażdżeniem tego. Przecież widziałam, jak przynosisz żabę do domu. Po co miałabym ją przynosić? Jesteś tu z nami od lat. A tak, jeśli ja jestem żabą, to ty jesteś... No, no, poczekajmy, aż twój mózg się zresetuje. Rzucisz może nowym żartem? Ty, ropucho. O, widzisz? Jednak reset poszedł nie tak. Au! Au! Aj, 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 aj! Gorąco! Gorąco, Boże! To znowu twoja czarna magia? Nie, ale wyglądało śmiesznie. Oj! Aj! Pali! Czemu podłoga jest taka gorąca? Nie wiem, może jej zapytajmy? Może mówi tym samym językiem? Tak, gdyby to był kamień, też byś chciała z nim negocjować. Doceniłabym twój humor, gdybyś wybrała duże łóżko, a nie małą pufę. I kto to mówi? No dobra, 1-1. Chyba 2-1. A może przesuniesz mi pufę? Może tak, może nie. Ty zarazo. Kto? Nie dosłyszałam. Miałaś na myśli najwspanialsza? A! Prawie mnie zabiłaś! 2-2. No już, chyba 20. 20 lat więzienia za taki skok. I co teraz zrobimy? Nie wiem, może poczekamy? Może za pół godziny się uspokoi, albo ktoś nas stąd wyciągnie? Dziwnie to zabrzmi, ale twoja logika ma sens. Podłoga jest rozgrzana jak lawa. Aha. O co tu chodzi? No, albo Julka i jej eksperymenty, albo Czarniecka i jej magia. Chociaż dla mnie jedno i drugie jest totalnie niezrozumiałe. Mam na myśli, co teraz zrobimy. A, nie mam pojęcia. A może to ugasimy? Czym? Gdzie my, a gdzie woda? No, mam w sobie dużo wody. Nawet może trochę za dużo. Podziękuję. Wolę sobie spalić stopy, niż umrzeć ze wstydu. Mam pomysł! Spotkajmy się na zewnątrz! Genialne. A jak mamy to zrobić, skoro podłoga jest gorąca? Parkour! Masz więcej tych genialnych pomysłów? Bo mam zbyt dużo wolnego czasu! A może ty coś wymyślisz? W końcu jesteś taki mądry! Licealista, masz większy mózg! Wszyscy są mądrzy, tylko nie biedny Jurek!
Dobra, dobra, wystarczy tej histerii. Parkour brzmi nieźle. Serio? Zgadzasz się? Dlaczego mam wrażenie, że tego pożałuję? Niczym się nie martw, bo parkour jest super! Dzięki temu dojdziemy do wyjścia i ocalimy nasze nogi! Zostało tylko nauczyć się to robić. A nie ma się czego uczyć, patrz! Super, Spider-Manie. Ale nie przeszkadza ci to, że to ślepy zaułek? Kurde, nie mogłeś mi powiedzieć wcześniej? Podziwiałem twoją zręczność kartofla. No nic, teraz ja będę oceniał twoje umiejętności akrobatyczne. Dalej. Nie mogę otworzyć, zamknięte na klucz. A gdzie klucz? Jak ja upadłem? Przecież mocno mnie trzymałeś. Tak, trzymałem. Mocno. Chyba jesteś śliski. Dzięki, brachu. Nie ma za co. Jak na dworze przy ognisku. Aha, tylko w pokoju przy palącej się podłodze. Super. Ach, co za brednie szaleńca. To znowu jakieś moce, czy dom został opętany? Nie do końca. A to co? Przyczyną naszej świetnej temperatury w domu jest uszkodzony przełącznik ogrzewania. A kto to zepsuł? Ross. Wiedziałem. Jakby mu zamienić ręce i nogi, to nikt by nie zauważył różnicy. Tak, racja. Musimy dostać się do kontrolera i naprawić to. Tylko nie wiem jak. Chyba przyszedł czas na małe przemeblowanie. Chyba tego nie przemyśleliśmy. Najważniejsze, że prawie wyszliśmy z pokoju. To nadal zostaje korytarz, salon i kuchnia. Potrzebny jest nam transport. Na balkonie są wiosła. Idealnie. Ale jak się tam dostaniesz? Z tego co widzę, nie masz skrzydeł. Nigdy nie chodziłaś do toalety, kiedy na dworze były 3 metry śniegu. Wszystko dobrze! Co się stało? Jest okej, udało mi się! Jesteś mądra. Wymyśl jakiś plan, żeby się stąd wydostać. Jeśli nie ma mrozu, to śnieg jest miękki. Wczoraj była śnieżyca, więc zaspy są duże. Daje nam to 75,085% szansy, że nic sobie nie złamiemy. O ile wyskoczymy z okna na drugim piętrze. A coś mniej ekstremalnego? Naprawić to, co jest zepsute. Kto wpadł na pomysł, żeby pchać się do skrzynki z bezpiecznikami? To wszystko przez Kasię. Ech, siłę ma, ale taki słaby umysł. A co ty tam masz? Lektury szkolne na ten rok i kilka książek dla odpoczynku. Odpoczywasz od książek, czytając inne książki? Aha. Słuchaj, możemy użyć tych książek do... Nawet nie waż się tknąć moich książek. Ojej, przepraszam, czasami już tak mam. W porządku, wcale się nie boję.
Wszystko spoko. Indiana Jones nie ma do mnie podjazdu. To co, idziemy? Dobra, idziemy. Taksówki nie zamawiałem, ale cieszę się, że tu jesteście. A my się nie cieszymy. Coś mi mówi, że wszyscy idziemy w tym samym kierunku. A po co wam ta miotła? Teraz to jest wiosło. Ta, niezły upgrade. Nawet tutaj już są korki. Co wy tu robicie? Chcieliśmy się wydostać z tego przeklętego miejsca. I... najpierw zostawiliśmy klucz w salonie. A później jeden osobnik zepsuł naszą drogę powrotną. To ty nie zabezpieczyłeś naszej drogi powrotnej. To znaczy, że nie dojdziemy do kuchni. A po co wam kuchnia? Chociaż w sumie też zgłodniałem. Musimy tam iść, żeby to naprawić. A więc to wy jesteście za to odpowiedzialni? To ona to zepsuła! Pomożemy wam dostać się do kuchni. Chyba zaczynam żałować, że nie wyskoczyłem z tego okna. Nie zapomnę wam tego! Wyślę na was Czarniecką! Nie, babcię! Pomocy! Nie chcę się zamienić w smażonego kurczaka! Wytrzymaj jeszcze chwilę! Czemu to nie działa? No czemu? Kasia, pospiesz się! Gotowe! Kasia, mogę cię o coś prosić? O co? Jeśli coś zepsujesz następnym razem, to po prostu mi powiedz, to naprawię.